Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam tuszonkę wojskową w puszce, łatwo otwieralnej, z długim terminem przydatności. Producent nie jest tutaj podany, jest tylko, że wyprodukowano w Polsce, a wolałbym wiedzieć, z jakiej firmy co jem. Mamy tutaj porcję 300 gramów. 100 gramów produktu ma 422 kilokalorie, czyli całkiem sporo, czyli całość takiej puszeczki to 1266 kilokalorii. Wow! Całkiem świetna sprawa. Co my dokładnie mamy w składzie? Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, woda, przyprawy, gorczyca, glukoza, wzmacniacz smaku, sól, ekstrakt przypraw, aromat i substancja konserwująca. No niestety, szkoda, że to ostatnie jest. Wzmacniacz smaku akurat mi nie przeszkadza, ale tego dziadostwa konserwującego lepiej, żeby tutaj nie było. No ale ważne, jaki to smak, ewentualnie jak wygląda. Więc otwieramy. No jak widać, sporo tłuszczyku jest. W końcu skądś te kalorie muszą się brać. Także to nie jest raczej produkt dla osób jakichś odchudzających się albo na jakiejś niskotłuszczowej diecie. Smak jest ciekawy. Mięso jest tak mocno zbite. Nie ma tutaj żadnej galaretki. Jest za to sporo tłuszczu. Smak jest taki troszeczkę inny od innych puszek, na przykład konserwy typu gulasz angielski. Trochę się ten smak wyróżnia. Sobie można tłuszczyk posmarować. Mam nadzieję, że on tam pod spodem też jest, a nie tylko na samej górze. Bo wysmaruje wszystko, a później nic nie będzie. No to jest takie raczej, powiedzmy, grubo zmielone mięso. Jeszcze do tego coś zielonego. No i całkiem smaku to jest dobre. Na pewno nie złe. Szkoda, że ten konserwant tu jest. Smak zdecydowanie różni się od właśnie takich typowych gulaszy angielskich. No i po prostu do tego, do takiej ilości tłuszczu trzeba się po prostu przyzwyczaić. A pewnie nie każdym takie coś pasuje. No taką konserwą to spokojnie dwie osoby się najedzą. Można zjeść to oczywiście z chlebem, z bułką. Można też wkroić takie mięso do jakiegoś dania. Ewentualnie taką mięsną wkładkę do zupy. Tłuszcz się trochę roztopi i będzie danie smakowite. Tak na zimno też jak najbardziej jest to w porządku. No trochę ciężko jest to nawet wyciągnąć z tej puszki. Nieźle jest to tutaj to napchane. Pod względem smakowym jak najbardziej ok, zwłaszcza z chlebem i z ogórkiem. Polecam to jak najbardziej,
o ile komuś zależy na ilości kalorii i małej wadze. No bo w końcu mała puszeczka, a całkiem sporo kalorii daje. Jak nie dojemy, a chcemy sobie zjeść później, ja mam oczywiście takie przykrywka, wieczko z polskich racji żywnościowych. To jest bardzo świetna sprawa. Możemy sobie zamknąć, zjeść resztę w innym terminie. Ja taką konserwę jak najbardziej polecam. Jednak w tej puszce jest galaretka i to całkiem sporo, tylko po prostu ona jest na dnie. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą podane pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.